cieszę, że chód może stać się coraz bardziej popularny. Najpierw za sprawą Dawida, a teraz mam nadzieję, że za moją sprawą również. W moim mieście, nie powiem, chód jest popularny. Wszyscy już wiedzą, że w Mielcu się chodzi. Także mam nadzieję, że to udzieli się całej Polsce i cała Polska zacznie chodzić. No właśnie, fajnie by było, gdyby to poszło tak jak z bieganiem, że wszyscy mogą biegać i żeby wszyscy mogli chodzić. Tylko tu jest trochę trudniej, bo to nie jest zwykły chód, tylko jak niektórzy z przekąsem mówią, że po co biegać na prostych nogach, jak można biegać normalnie. Co ty byś takim ludziom odpowiedziała, którzy tak podchodzą do twojej konkurencji dyscypliny? Chodzić każdy może, ale no, przeciętny człowiek nie ma ustawionych, że tak powiem, sędziów w drodze do pracy czy w parku. Nikt nie ocenia jego techniki, także metodą małych kroczków. Ważne, żeby taki zwykły człowiek zapoznał się z techniką tak naprawdę, z dwoma zasadami. Noga atakująca w przeproście i jedna noga kontakt z podłożem. No, po prostu wychodzi w praktyce. Im więcej się chodzi, tym lepiej się chodzi. Forrest Gump mówił w filmie, że gdzie miał iść, zawsze biegł. Skąd u ciebie wzięła się miłość do chodu, że no, ty postanowiłaś tam, gdzie miałaś iść, po prostu idziesz? Miłość do chodu? Na początku to nie była miłość do chodu, to było jakby rozpoczęcie zajęć z lekkiej atletyki. A jak mówię, że w moim mieście, w Mielcu, tradycje chodziarskie są, to akurat wziął się chód sportowy. Pani trener, która była moją trenerką, z którą trenowałam do zeszłego roku, była moją nauczycielką od WF-u w szkole podstawowej i robiła selekcję do chodu i trafiło na mnie. Nie wiem, jak wytypowała, ale widzę, że miała dobrego nosa, więc dziękuję pani trener za to. Tak jak już mówiłam, chodziarzy z Mielca jest bardzo dużo i Mielec ma naprawdę tradycje chodziarskie, bardzo takie rozpowszechnione. Powiedziałeś o tym wytypowaniu dochodu, a czy później była jakaś rozmowa? Co takiego zdecydowało, że pani nauczyciel stwierdziła, Kasia będzie chodzić? Nie, w sumie nie rozmawiałyśmy na ten temat, ale myślę, że też miało na to wpływ to, że byłam wytrzymała. Pamiętam, że jak biegaliśmy na ocenę na 600 metrów, to chyba wygrałam ten bieg albo byłam druga, już nie pamiętam dokładnie. Także myślę, że po prostu wydolność. Byłam dość drobnym, szczupłym dzieckiem. Myślę, że to zaważyło. Nie mam pojęcia. Technikę złapałam dość szybko. Śmiali się, że będzie ze mnie chodziarz. Ja na początku nie chciałam w to uwierzyć, ale pierwszy medal, pierwszy puchar mnie zmotywował, żeby zdobywać kolejny i się tak to potoczyło. Ten medal trochę metalowy, trochę plastikowy smakuje wyjątkowo? Tak, bardzo wyjątkowo. Nieważne, czy jest plastikowy, czy jest metalowy, to jest mój medal wymarzony, wyśniony, moje sreberko. To powiedz mi, bo chód to wszystkim kojarzy się z tym, że jest długi, że wymaga cierpliwości w trenowaniu go i też w tym, żeby dojść do tej mety. Czy ty jesteś taką osobą cierpliwą, która lubi takie długodystansowe rzeczy, bo studia też wybrałaś takie, które wymagają i wielu lat nauki, i cierpliwości, i dużego zaangażowania. To jakby studia z dyscypliną połączone, bo to studia medyczne. Tak, ale mimo wszystko trening chodziarski nie jest taki monotonny. To nie jest tak, że my idziemy i codziennie chodzimy tym samym tempem, tyle kilometrów. Mamy różne jednostki treningowe. Raz jest coś szybszego, raz krótsze odcinki, raz dłuższe. I mimo wszystko, że są te kilometry, to jednak monotonii nie ma. I powiem szczerze, gdybym nie lubiła tego sportu, dawno bym go rzuciła, bo miałabym lepsze rzeczy do roboty. A jednak no, zakochałam się w tym sporcie i jestem w tym do dzisiaj. I jak pani lekarz godziła treningi z egzaminami na studiach? Na tyle to jest interesujący sport, proszę uwierzyć, że to był dla mnie czas wolny w przerwie od nauki. Także to była moja taka motywacja, żeby uczyć się bardziej wydajnie i szybciej. I wiedza mi lepiej wchodziła, mówię, że dotleniałam mózg, więc 100% wydajności i 100% efektywności. Zakładam, że nie będzie można cię gdzieś na trasie zobaczyć ze stetoskopem, jak to zwykle ogląda się lekarzy w telewizji, ale dlaczego postawiłaś na takie studia? Tradycje rodzinne czy chęć wyzwania, podjęcia wyzwania jakiegoś? Na pewno wzięło się to z tradycji rodzinnych, ponieważ rodzice są lekarzami.
ale zawsze byłam ambitnym dzieckiem i mimo wszystko chciałam uczęszczać do klasy biologiczno-chemicznej, także myślę, że nawet jeśli nie rodzice, to sama też podjęłabym taki wybór. Podycze lubisz, takie jak tutaj? Wolę lody, ale spoko. Ja jestem fanką lodów. Jeśli chodzi o słodycze, najbardziej ze wszystkich rzeczy.